Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Dżingis, to jest rodzinna przygoda i tutaj nadlatuje lighter na czymś wielkim, zobaczcie. Cześć. A tu jest Szymon na czymś mniejszym. A ja nie mam. Ja nie mam. Ja to latam na czymś bardzo małym, zobaczcie, o tak sobie tylko latam. Jest mi przykro, bo ja mam tylko lotnię. Nie mam smoka, zobaczcie, jakie te smoki świetnie. Zobaczcie, jakie te smoki są świetne. Patrzcie, to Shyvana. No jeszcze lotnie na Shyvanie rozłożyłeś? No, to tak nie działa, bo... No, dziwiłbym się, żeby działało. Dobra, słuchajcie. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiaj zrobię już wszystko, co będzie potrzeba i udam się w kierunku ropy. Ropy naftowej, żebyśmy już mogli przesyłać ropę, żebyśmy mogli robić paliwo rakietowe. Pozostanie nam później tylko i wyłącznie zrobienie urządzeń do pozyskiwania tlenu i napełniania karnistrów i już niedługo będziemy szykować pierwszy lot w kosmos. Pierwszy lot, który nazwiemy Apollo 21. Może tak być, Kacper? Apollo 21? Czy przypadkiem Apollo się nie nazywa pierwszym lotem w kosmos? Nie, nie. Apollo od dołu było liczone. Mówią, że niby loty 18, 19 i 20 się nie odbyły, nie? Ale to tam. Kiedyś poruszymy ten temat, bo właśnie bardzo zainteresowałem się tymi lotami kosmicznymi i niektórzy twierdzą, że ich nie było, a natomiast kosmonauci, którzy niby brali udział w tych lotach, twierdzą, że oczywiście te loty się odbyły, a nawet w połączeniu Apollo 20 odbył się w połączeniu kosmonautów rosyjskich i amerykańskich, co jest dla mnie w ogóle jakieś dziwne i niezrozumiałe. Dobra. A ja nie rozumiem. Dobra, to czekajcie, to ja lecę, co ja będę robił, w ogóle czy ja mam, bo ja mam zrobione tesserakty z poprzedniej części, mam 4 tesserakty, potrzebujemy tylko teraz, raz, dwa, trzy, cztery, o, i te tesserakty już działają, wiem, bo sprawdzałem, patrzcie, jak nie wierzycie, to wam tutaj też zademonstruję, tesserakt, no co jest? No i działa. Nie, tak. Nie no, działa, ale mam nadzieję, że działa. Działa, o, widzicie? Podłącza się i działa i można go sobie konfigurować, nie? Ale zanim go zaczniemy konfigurować, to ja muszę się udać tam, gdzie jest ropa i tam również zamontować pompę. A czy ja mam tą pompę? Właśnie, pompy nie mam. A gdzie moja pompa? Aha, właśnie. Słuchajcie, bo jest taki problem natury takiej, że znowu mi się zaczynał, pojawił błąd, pump. Ja tą pompę robiłem, ja robiłem ją, o, ja bym ją sobie wziął, co wy o tym sądzicie, żebym ja sobie Kacper ją wziął normalnie, nie? Normalnie, tak by było, bo też była w tamtym odcinku, ty weźmiemy sobie gamę, modę, jeden. Ja nie oglądam bardzo naszych odcinków. No jak jest, to jest. Ja napisałem gamę, modę. Czemu nie oglądasz? Jeden. I musimy wziąć sobie jedną pompę. Dobra, ale to weźmiemy sobie stąd. Może. Pump, to było pump. To była która pompa? Ta pomp. Czekaj, bo szukam jej. O, jest ta. Tą pompę muszę jedną wziąć, bo ja ją miałem. Miałem i dobra, już sobie wracamy do gamy modę 0. Nie wiem dlaczego, ale wyskakuje ciągle, znaczy ciągle, no raz mi wyskoczył już ten błąd znowu z... z OpenGL-em. I po prostu się... To mnie strasznie denerwuje. Pompę mam. Do pompy potrzebuję Ender Energy Conduit. Dobra. To już też mam na pewno nauczone. A ja robię Ender. To dzisiaj. To zawsze nic. Wezmę sobie... A ja robię sobie środek już tego, tego całego. Rób tam, bo ja tam niedługo wbijam Kacper z tymi... Z urządzeniami. 20 kabli. I jeszcze bym potrzebował coś do przesyłania cieczy. I co to by mogło być? To był chyba kiedyś, to się nazywał... Chyba to jest fluid conduit. Fluid. To jest to chyba. Zender IO, tak? Chyba to, tym będę chyba przesyłał. Jak to się robi? Conduit binder i szkło. A bindery chyba ja mam.
mi się wydaje, bo przynajmniej się uczyłem kiedyś. Bin, dy. Tak. Weźmy stack i weźmy sobie glass. Gile, glass. Tak, dobra. Mogłeś, Michała, sobie... bo jak chcesz zrobić, żeby jakiś item, na przykładzie umywalka miała wodę w sobie, mm-hmm. to potrzebujesz wpisać game moda. Mm-hmm. A tak naprawdę nie, potrzebuję po prostu wziąć water bucketa, ale jak nie chce mi się iść, to wybaczcie, wpiszę game moda. Czemu wy na game modzie robicie? Ale water bucket to jest to, jakbym powiedział, wiaderko, które jest bardzo. No z wodą, no wiem o tym. A nie mam wiaderka w ręce. Dobra, wezmę to od razu i teoretycznie się mogę nauczyć. Także już będę miał lepiej. To czekaj, nauczymy się tego. A, nie, tu. Przepraszam was, to... Tak to ładnie wygląda, to, wiesz? To też mogę... Wiem, mi się tam bardzo podoba, ja zaraz tam w ogóle pójdę i pokażę to wszystko, jak to jest zrobione przed wyjściem. I teraz pytanie zasadnicze, które mnie będzie męczyło, czy za pomocą jednego Tesseracta, bo nie wiem, tego nie sprawdzałem i dlatego to będzie na odcinku. Ja za pomocą jednego Tesseracta jestem w stanie odbierać energię i wysyłać itemy, czy płyny, czy nie. I to będzie bardzo istotne jak dla mnie. Ale to za chwileczkę. Dobra, mam już te rzeczy, które są potrzebne. W ogóle potrzebny mi była też jakiś budulec, żeby tam nie niszczyć przy tym. Marble wezmiemy sobie. Marble. Jest. I sam, i z cizla, i dobra. To weźmiemy 64, powinno nam starczyć, żeby zrobić tam jakiś podest do tego wszystkiego. A teraz, moi drodzy, startuję na zewnątrz i pokażę wam, jak to już wygląda. To, co zbudował... Znaczy, najpierw pokażemy zoo. Gdzie jest zoo? Szymon, jesteś tam w zoo? Nie budowałem nic w zoo. Nic nie budowałeś, no. Ale pokażemy, jak to twoje nic wygląda dalej. Lecimy sobie, zobaczcie. Moje nic wygląda, że mam jedną klatkę na moje biwenie i tyle. O, i tam... No, jest jakaś klatka, są pochodnie, a tu są skorpiony, są, o. Dobra, a u Szymona, u Kaspra teraz lecimy. Lecimy do Kaspra, zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Moim zdaniem świetnie to zaczyna wyglądać. Coś się, żeś tu budował nowego? O, tego nie było. Co? Halo? Tego nie było. Nie było tu. Jakiego tego słupa? Ja tego nie widziałem. Mówiłeś nawet o tamtym odcinku, że fajnie. A nie, to sobie zobaczcie, tak to wygląda. Tu zwiedzimy. Tu później jakieś lampy powstaną bardzo ładne. Tutaj jest takie przyjęcie, recepcja tych wszystkich kosmonautów, którzy będą chcieli przychodzić. Przepraszam, ale będę czytował. Wszyscy czytują dzisiaj. Nie wiem, takie malutkie czyty. Dobra, i patrzcie, tutaj to, co widzieliście już ostatnio, że można się przenosić i zobaczcie środek. Na razie jest tylko ściany, ale to wszystko będzie wypełnione pewnymi potrzebnymi bardziej lub też dla niektórych mniej rzeczami, ale to wszystko będzie porobione. Będą stojaki na nasze kombinezony, na wszystko. Kurde, Kacper, normalnie bajka, wiesz? Kuchnia jeszcze bajka. O, kuchnia nasza. What the fuck? Kuchnię mamy, zobaczcie. Możemy sobie jedzonko robić. No. Można sobie miksować ryby, patrz chwilę. Jak miksować ryby? Weź sobie rybę na przykład. Nie, no ty, no mam, no. I weź ją do blendera. Czekaj chwilę, tylko muszę ją wrzucić. No, mam rybę. I ją wystartuj. Bum. No i co? No i prawa na przykład, łapką. Chyba. To wziąłem, zabrałem. Zaraz luknę, jak to się robi. Na jaki sposób się robi. Znowu zabrałem. Daj rybę. A blender. Mówię, jakieś inne rzeczy itemy trzeba włożyć, na przykładzie... Ja masz jakieś warcie? Fija. Nie mam. Ja mam Apple. Mam. Dobra. Apple. Fija, stój. No stoję. Teraz na przykład steak. No to mięso z jabłkiem? Cicho, nie. Kto to zje? Kasper. Halo. Kapa, kto to zje mięso z jabłkiem? Nieważne, włożyłem. No jak nieważne, będziemy rzekać dalej niż widzieć, no. No wrzuć marchewkę i jabłko na przykład, to już się zgodzę, sok marchewo-jabłkowy jest okej. Okay. Tego nie mogę zblendować. No mięso chcesz blendować? No na przykład. No nie, no zobacz, zamieniłem rybę. No i nie da się nic więcej. A może ja to do tego, do powera podłączyć, chwilę. Jabłko. Chwila, stój. A skąd wiesz, że można blendować w ogóle?
Bo po co jest blender i można włożyć do środka? No ale to może tylko po to, żeby było widać, no bo czekaj, ja nie, kliknę na to. Nie wierzę w to. No patrz, klikam na tego blendera i nic nie mam, ani startu, ani niczego, no bez przesady. Mogę blendować. Możesz? Mogę blendować klocek Yellowstone'a. Wszystko tam możesz wrzucić, widzisz? To wygląda jak pomidor, dobra. Lećmy dalej. Ej. Tak to wygląda. I tutaj zobaczcie, tu będzie takie końcowe pomieszczenie. Tutaj się pojawiamy, znaczy końcowe, nie końcowe, ale to będzie bardzo ważne pomieszczenie tutaj. Tutaj, tu jest bardzo, bardzo ważne. Coś tu, żeś tych światełek, żeś na światełkował trochę za dużo, wiesz? Dobrze jest. Nie, nie jest dobrze, bo nie jest niesymetrycznie. Jest symetrycznie właśnie. No to chodź policz. To, ale... Pomiędzy tym są dwa, a pomiędzy tym dwoma są trzy. I co? Pomiędzy tym też dwa. Zobacz. No, nie wiem, no, taka jest zwalona ściana. No to popraw ją. Nie. Znaczy, to i tak będzie prawdopodobnie większe. Ja to później rozkopię, no i tak właśnie. Na tą stronę. Dobra, i to będą te podstawowe urządzenia typu rafinerie, typu urządzenie, które ja będzie przechwytywało. Ale można microwarem coś robić, tam można chyba, nie wiem, coś przygrywać sobie, zobaczę co mogę, czy mogę w trybie przygrzać? Przechwytywały będą tlen i ładowały w karnistry, takie typu rzeczy. Trzeba włączyć mikro. Nie ma komendy na zabicie wszystkich mobów. Jak działa microwar, jak myślicie? Nie wiem. To znaczy, że można... Dobra, słuchajcie, to ja w takim bądź razie udam się do tej ropy, nie? Udam się do tej ropy. Jak bozi nosi, to potrzeba mieć power, no. W ogóle. Nie, tam nic jest... nie chce działać. Jak ja mam tam śmierć w ogóle? Power. No power jest potrzebny. Waypointy. Jaką ja mam tu śmierć? A, wtedy co mnie zabił przed domem. Tak, dobra, rozumiem. Remove. I mamy tutaj ropę zaznaczoną, ale my sobie do niej polecimy. Zobaczcie, na mapie. Gdzie ona jest? Tutaj, widzicie? Także my sobie tam polecimy do tej dużej ropy, zobaczycie. I będziemy się starać ją wydobywać. Mam nadzieję, że to wszystko mi się uda. Jak mi się nie uda, to pewnie tak mi ktoś zaraz powie, co robi źle. Dobra, ja startuję, chłopaki. Lecicie ze mną na tą przygodę, czy nie? Którą przygodę? No bo ja lecę do tej ropy, tam zobaczycie ten teren, co będziemy ja tę ropę ciągnąć. To dokończ, dobra. To ja lecę sam. Startuję. Bum. Już lecimy. W tamtym kierunku gdzieś to będzie. O, duchy widzę pod nami. Słonie. Wilkołaki. Kurde. Ja szukam wiwerny, żeby ci jajko zdobyć. A nie ma. No to trudno, to jak się znajdzie, to dopiero się... To wtedy będę miał, no co ja poradzę. Czekajcie, bo coś do mnie chyba strzelało. O nie. Patrzcie. Zawieszony ogień w powietrzu. Dobra, lecimy dalej. What the fuck? Fuck, o co chodzi? Ja w dobrym kierunku w ogóle, to tak, chyba tam jest ta ropa. Ale to ja idę w strusie rozmnażać. Chodźmy szybciej. Za rozmnażanie strusiów. Ale to coś nie działa, to strusio. Co, na prąd nie działa? Jak to jest mod? Minecraft. To sprawdź sobie. To nie działa tak, to muszę znowu wejść w game moda. No wybaczcie mnie, ale no nie działa w taki sposób jaki... Cheater! Bo chciałem wpisać ten prawy nie, nazwę moda, ale nie wyszukuje nic nie wyszukuje. Dobra, Minecraft, gdzie to jest? Gdzie ta ropa? W dobrą w ogóle stronę lecę, nie to. Gdzie jestem? Zrobisz mi ty dobrze tam lecę, kropkę, dobrze. Szymon, nie widzę, że coś robię. Nie widzę właśnie. To są, też jest fajne, fajne są tutaj tereny, zobaczcie, kurde, no pięknie to wygląda. Te góry. O, ptak! Te ćwierkają. Wiecie co, nie będę nic patrzył. Zobaczę to najwyżej sobie chwilę, bo... Tam jest ropa. I tam jest dungeon nie. Jeszcze jakiś. Zobaczę sobie to na jakimś YouTubie, jak oni to robią. Na chwilę obecną zajmę się po prostu samym upiększaniem tego wszystkiego. Będę sobie utrudniał życie. Ale jest ślicznie tu. Co tu się działo w ogóle? Skąd to takie... A, moby się zrespiły i Kasper włączył dzień. Ja nie włączyłem. Uuu, jak pięknie się wylewa lawa. Zobaczcie tu. Zlecimy troszeczkę niżej.
Patrzcie, jak to świetnie wygląda. I tu gdzieś jest ropa, moi drodzy. O, zobaczcie, przede mną już. I tu będzie... O, i tam jest ropa. Kurde, ile tej ropy tutaj, to dobrze. Fajnie. O, jakie złoże duże. Zlecimy niżej. Woda jak świetnie wygląda. To jest oil. Powinno mi się wyświetlić, że to jest oil. To się nie wyświetla. No wyświetlcie, że jesteś oil. Widzieliście? No, jest oil. No i teraz tu będę musiał zbudować jakąś platformę, żeby... Nie mam którego miejsca, bo jest dość głęboko. Jakby to zbudować? Chyba, czy do oleju i będę w stanie dostawić chociaż jeden... Ojojoj. Leć. A, bo to jak ten... Jak przyłączę, to już nie ma. Nie, jajko! Dobra, zaraz sprawdzimy. Znalazłeś jajko? No. To fajnie. To jest własnego sprawdzimy. Dragona. Dobra, ląduję. Nie do Dragona. Dlaczego? Do strusia. O. Lol. Nie może być. Wreszcie ci się uda coś ze strusiami zrobić? Powiedział jemu Kali, jak to robić. No wiem. No. Kali się chwalił też. Także podziękuję nie Kaliemu. Znowu ktoś tam lighter się przełącza w kreatywa. No przepraszam bardzo. No, tu wszystko widać na czacie. Cheater. Zapiszcie, że cheater mam to wywalone. Czemu tak mówisz, że masz to wywalone? No bo ja mówię, przepraszam, a ten na mnie zrzejapę. O Jezu, no... Była nie, nie znasz swojego brata? Jestem ciekawy, nie. Czy to... Ja jestem teraz tylko jednego ciekawy. Czy ja do oleju będę mógł dostawić klocek jakikolwiek? No chyba nie do końca. Nie sądzicie? Nie. Jak sądzicie? To by było najśmieszniejsza rzecz w Minecraftie, jeżeli mógł tak zrobić teraz tu. Kurde, tam jest głęboko! Wow, ile tam tego jest na dole! Ja się utopię! Dobra, bo ja myślałem, że czegoś potrzebuję, a nie potrzebuję. Tutaj jest niż, tu jest coś bardziej płytko. Dobra, tutaj wyjdziemy sobie, o. Jeszcze jedno jajko będę potrzebował. Co to jest? Jest, mogę, dobra. Nice. Już tu sobie wyskoczę. Czy ja nie czytuję tak jak te moje chłopaki, nie? Ale ja nie skakałem nigdy w tym stylu. Nie ułatwiałem sobie życia w sposób parkourowy. No pewno. Bo ja potrafię parkour. No. A czy ty uważasz, że ja sobie ułatwiam życie? Ja teraz musiałem pod wodą być. Chłopiec, wiesz co tu się dzieje? Jestem. Dobra. Nice. Dobrze jest. Mamy tutaj nasz podstawowy, do tej pory taki, no, klocunek. To jest taki, wiecie, kamień węglowy do tego, żeby ściągać tą ropę stąd całą. Coś też się pali, tu się coś pali, tu się coś pali. Wszędzie się coś jara tutaj w ogóle. Mało wziąłem tego chyba ze sobą, coś mi się wydaje. Tu sobie później to jakoś tak... Znaczy, ładnie, to później aha, zniszczę. To tak działa, dobra. Jak działa? Nie, bo zastanawiałem się teraz przez 2 minuty, jak połowić... Ja w dobrą stronę idę. Jak połowić... No kogoś, rzeczywiście, nie, no. Na pewno. A co, jakby ktoś jeszcze się słuchał? Mówiłeś, jak to działa? Ja go słucham. Ja naprawdę słucham mojego syna. Chociaż momentami... Zrobiło mi się. Chociaż momentami może mniej niż bardziej, ale słucham. Zrobiło mi się smutno. Czemu? Nie słucha. Ja cię słucham. A ja nie. Oj, bo wy we dwóch to po prostu bardziej się denerwujecie niż to wszystko warte. Nieprawda, kłamie, prawda, Kacper? Mhm, oczywiście. Wow, bo umrę! A! Kurde. Tak się zagapiłem, że... My się że... tak bardzo lubimy. No tak, to, ale znaczy to jest coś w tym jest. Kto się lubi, ten się lubi. Czekajcie, w tą stronę muszę cisnąć. Dobra. Jakbym wiedzieć, jakbym chciał sobie to na game modzie zrobić, to bym sobie zrobił to na game modzie. Ten telewizor zalany. Co? Jaki telewizor zwalony? No wybacz, jak przyjdziesz. O, meduzy pływają. Nice. Może pewnie mi zabraknie, kurde, klocków. Żeby tutaj...
dobudować to, ale to ja zaraz, jak tutaj cię już do odpowiedniego miejsca dotrę, to ja sobie to później po prostu... No nie przestań latać mnie tutaj, no proszę cię. Ja sobie te klucunie, które są zbędne, poniszczę je, nie? Oj, na przykład teraz, jak bym zrobił sobie takie coś, to zwie się... Coś zwie się bardzo ładnie i jest to aktualnie telewizor taki duży, nie? Ale żaden z twórców modów nie pomyślał o tym, że ktoś będzie chciał zrobić duży telewizor i ma tylko mały telewizor. W ogóle report was. Report. Teraz muszę znaleźć wool. Nie mam... I teraz znowu nie mam black woola. Może w domku jest black wool. Ja potem się dziwcie ludzie, kiedy... Dlaczego używam game moda, skoro jest bardzo łatwy item do zdobycia. Oddaj mi mój klocek! Skoro jest bardzo łatwy item do zdobycia, nie? Dżingis? No. I ja go nie mam w MC i jeszcze go nie mam w domku. Kiedy my latamy z diamentami wszystko i my nie mamy prostego itema. No nie mamy takich prostych itemów i to jest właśnie też trochę denerwujące, nie? Ale tutaj... Gdzie mój wool? Zresztą buduję taką dużą skratkę. Będzie... Zaraz się ryby mnie chcą atakować. Rwa oczu. Kratkę dużą buduję. Dużą kratkę. Oddaj! Dobra, żartowałem, nie będę po jeden klocek. Dobra, inaczej to zrobimy. Bo już mnie to denerwuje. Denerwuje mnie to. Ale tu zaraz tak powstanie wszystko ładnie. Jak jest wełna? Po polsku? Wełna? Po polsku? Tak. Nabijają się z mojego tekstu. Najlepszy tekst. No. Jestem, zrobimy to tak, bo to mnie denerwuje już. Tam tego ostatniego tylko nie zniszczył. No i nie ma wełny. I teraz jak to możesz poradzić, żeby zrobić ten? Ja chyba mam wełnę, wiesz? Nie. Czarnej na pewno nie mam. No właśnie. Ale zwykłą mam. Dobra, no właśnie. Jestem tu. Tu miałem być i teraz góra. Ej. 3, 2, 1, góra. Ty. Zobaczcie, musimy się dostać aż do tego... najwyższego punktu tej ropy. Bo ja chcę zrobić salon, nie? No. Salon. Taki, no, salon, wiesz, pokój, no, gdzie będą warli. Mhm. Jeść będą. Jeść i ja chcę zrobić tu jakiś większy telewizor, a nie mam. I z czego mam zrobić? Co jakiś czarny blok by się przydał. Lewy tego też nie mam. Wiecie, na czym to zrobiłem, bo mnie to zdenerwowało. Jakiś klej mam. Obsydian. Nie, obsydian blisko wygląda. Blisko. Nice. Czy klej będzie w miarę. Dobra. Jeszcze dwa tu są. Dobra. Będę taki, wiesz, ten wypadasz. Będę taki świetny monitor jak z MSI, wiesz, że patrzysz z boku, tato, i tak się wszystko widzisz. To fajnie. Dobra jest, dobrze jest. Do góry, ląduj tutaj, Dżingisku, ląduj na tym przepięknym. Dobra, jest. Jestem. Ale chyba nie jestem, jestem. Co nie wyjdzie? Wszystko ten, musi wyjść, Kacper. Pyk. Dobra, odpuszczę sobie. Pyk. Ja nie lubię odpuszczać. Nie mów, że sobie odpuściłeś coś. Poważnie? Telewizor. Odpuściłeś sobie budowę przepięknego telewizora? Nie dość, jeszcze za niskie to jest. Sufit jest za niski. To jest podwieszane kapa. Tu jest dobrze? Dobrze. Teraz to będzie trzeba zrobić tak. Dobra, zrobię jakoś inaczej. Coś wykombinuję na pewno. Tak. Ale Dżingis jesteś budowniczym, bo budowniczy Dżingis... Spierniczy. No już na pewno, tak. Wcale nic nie spierniczyłem. Jest on dobrze, zobaczcie. O to chodziło. Nie mogę tam wpaść, bo jak użyję plecaka, to wylecę, to będzie źle. Ale powiększymy troszeczkę tą platformę tutaj. O. To się dopiero nazywa. Jeszcze bym to powiększył. Ile tu jest, czekajcie. Mogę zrobić jakiś pokój dla nerdów z komputerami. Dobrze to będzie. Dla nerdów z komputerami? Będzie. Dobra. Dobra, zobaczcie, i jest. I teraz tak.
Postawimy tutaj taki klusunek, o. Może klusunek? Jeszcze, o, dwa. I pompa, pump. Jest mi potrzebna pumpa, pumpa. Pumpa pójdzie tu. Pumpa? O. Jest dobra, dobre, to jest dobre, to jest dobre, to jest tak. I ona tu będzie sobie robiła, tak o. O, patrzcie, już robi. Widzicie? Patrzcie, jak się wysuwa. O, aha. Właśnie, i co jest fajne w komputerach? To dzień! To... Poproszę dzień! Help me! Halo. Tak, co? Słuchaj, co jest fajnego w komputerach? Że komputer ma zainstalowany... Znaczy, to komputer jest po to, nie? Że to, żeby po prostu, wiesz... Żeby coś po prostu stało, tylko jest takie coś jak eBay, nie? W realu. To jest MindBay. Dobra, i czekajcie, teraz jakbym sobie wziął... itemy, za na przykład jakieś inne itemy. Tego Tesseracta jakbym sobie wziął. Jednego na razie. O. Postawił sobie go tutaj. On jest działający, działający. On nie jest w ogóle skonfigurowany. Także go skonfigurujemy później. I teraz z tego Tesseracta powinno iść prąd. Prąd będzie szedł tymi rurami. Mam nadzieję, że to się da połączyć. Da się? Tak, dołączyło się, nice. Tu też się dołączyło. Pyk. Jest połączone, czyli prąd powinien za chwilę, jakbym doprowadził już energię płynąć. A teraz, a czy tymi rurami, żeby ono przekazywało, do tego samego Tesseracta da się dołączyć? Nice. No patrzcie. Mam małego Franka. Da się. What the fuck, jak fajnie. Dobra, to niszczę tylko ten, to tutaj. Jak małego Franka? Jakiego Franka? Skąd ty żeś dziecko? Wiem, że żeś dziecko jakieś przy... Strusia Pranka. Wpadłem do tego. Frank. Widzicie? Myślałem Pranka. Tak. Jak chcecie, to możecie się tepnąć do mnie i zobaczyć, co ja tutaj zrobiłem. Na chwilę tylko, nie? Później wrócicie sobie tam do domu. Ja tepam. No to tepaj się. Tepę dżingis. Świetny pomysł, ale skorzystam. Dlaczego? What the fuck? Co, widzisz to? To wygląda jak bardzo skomplikowanie. Co? Te rączki są fajne takie. To nie są rączki, to kable. Znaczy nie wiem, czy to tak zadziała, od razu mówię. Sprawdzę dopiero, jak dośle do tego Tesseracta tutaj energię. Wleciałeś w ropę. Tak. Teleportuj się normalnie do domu. Jest ciężko. Oleiste. I zobaczcie, to jest pompa, ona ma taki, widzisz? Takie jakby wiertło, nie? Albo to, jakbym to raczej nazwał ssawkę. I ona wysysa... Tylko i wyłącznie ropę będzie wysysała stąd, nie? Z tego... A jak wyjść się może? Może wyssać do zera, no. Może? To mamy tam, zobacz, tam kolejne, tam ale kolejne. Ale może wyssać? Wyssać do zera ropę, no. A może? A może nie, może nie ruszy. Mówię, że tylko ropę będzie brała. A może, może? Może nie ruszy. No i dobra, i tak to będzie wyglądać. Także tutaj jest, nazwiemy to sobie stacja, jak to nazwać, rafineria, nie, jakoś to, no, co zniszczyłeś? A, kocka postawiłeś. I ten, jakoś to musimy ładnie nazwać, nazwę poprosimy dla tego, Kacper, tutaj tego punktu. Teletubisie. Teletubisie, dobra. No może nic, moi drodzy, dzisiaj wreszcie wylazłem z piwnicy z urządzeniami. Wypuścili mnie. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Pamiętajcie, że gry łączą. Nawet pokolenia. Dokładnie, nawet pokolenia. I cóż, trzymajcie się. Do kolejnego razu, do kolejnego spotkania z Dżingisem, z Lajterem, z Szymonem i już może z Madzią, również w rodzinnej przygodzie. Cześć, na razie, yo. Bye. Siema.